Powiatowo-gminne dożynki w tym roku odbyły się w Myśliszewicach w gminie Jednia Letnisko. Odwiedzający mogli zobaczyć m.in. korowód dożynkowy na czele ze starostami dożynek oraz delegacjami grup wieńcowych. Przeszedł on na teren pobliskiej publicznej szkoły podstawowej w Myśliszewicach, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie wydarzenia i obrzędy dożynkowe. Chcieliśmy przede wszystkim podziękować Panu Bogu i ludziom za to, że udały się plony, że ten rok był dobrym rokiem. Tym wszystkim rolnikom, pszczelarzom, sadownikom, ale również przedsiębiorcom, tym, którzy produkują żywność. Na odwiedzających dożynki czekało wiele przeróżnych stoisk. Jest bardzo wiele stoisk. Przede wszystkim taką nowością, która jest od chyba 2 lat, to są stoiska koła gospodyń wiejskich. Tam naprawdę można dobrze zjeść, skosztować produktów regionalnych, ale też i stoiska Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Rozwoju, Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na scenie wystąpił m.in. Dziecięcy Zespół Ludowy Wolanianki, zespoły ludowe z poszczególnych gmin powiatu radomskiego oraz kabaret Kałamarz, który tworzą aktorzy serialu Rancho. Na scenie zagrał także zespół Defis oraz gwiazda wieczoru zespół Klasik. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.